Szkole Podstawowej nr 9 na Tarnobrzeskim Dzikowie miało miejsce spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące budowy farmy solarnej, jaką planuje spółka ECO Tarnobrzek. Mieszkańcy, choć nie było ich wielu, przedstawili swoje wątpliwości związane z inwestycją. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ECO Tarnobrzek, prezydent miasta, miejscy urzędnicy oraz mieszkańcy. Chodzi o to, żeby w ramach konsultacji społecznych dokładnie mieszkańcom wytłumaczyć, o co w tej inwestycji ewentualnie chodzi, prawda? Mówimy tutaj o budowie farmy solarnej, prawda, do podgrzewu, bieżącego podgrzewu ciepłej wody, więc myślę, że to jest ogólnie projekt, ktoś kto rozumie i wie, jest mało kontrowersyjny, ale ponieważ zawsze w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, więc chodzi o to, aby dokładnie na czym ten projekt polega i jak ma wyglądać mieszkańcom pokazać i przekazać. Farma solarna mająca 4-4,5 hektara powierzchni ma powstać na miejskiej działce na skarpie przy Parku Dzikowskim wzdłuż ulicy Sikorskiego. Oczywiście to jest miejska działka. Tutaj firma ECO zaproponowało tą działkę, dlatego właśnie, że ona jest zupełnie nieuczęszczana, ona jest nawet niewidoczna, czyli ta farma byłaby zupełnie niewidoczna. Ona jest ulokowana za skarpą, zakryta drzewami. Jak informuje prezes ECO Tarnobrzek Zdzisław Horwat, miejsce to jest optymalne przede wszystkim ze względu na niewielką odległość od magistrali ciepłowniczej. Bardzo trudno wybudować taką farmę z dala od sieci cieplnej, bo niestety ta farma musi być podłączona do sieci cieplnej. I wydawało nam się, że to jest bardzo dobra lokalizacja. Ten teren tak i tak nie zostanie wykorzystany ani pod budownictwo. Ta farma w ogóle nie jest w ogóle uciążliwa ani dla mieszkańców, może troszkę dla jakichś ptaszków, ale po wybudowaniu tak i tak ten teren będzie, że tak powiem, dostępny dla ptaków bez żadnego problemu, nie? Bo tam będzie dalej rosła trawa, tylko że będą te solary na wysokości tam 1,5 metra nad ziemią, czy 2,5 metra nad ziemią. Właśnie obytujące na tym terenie zwierzęta czy pobliski drzewostan obawiają się mieszkańcy, na co wskazywali podczas spotkania. Zgodnie z deklaracjami naruszonych ma być tylko kilka drzew, w miejscu których pojawią się nasadzenia zastępcze. Jak podkreślano, instalacja jest zeroemisyjna, zatem mieszkańcy nie będą narażeni na uciążliwości związane z emisją szkodliwych składników do atmosfery. Jak poinformował prezes Zdzisław Horwat, farma ma służyć bezpośredniemu podgrzewowi wody, która trafiłaby do sieci ciepłowniczej miasta. Jej powstanie pozwoliłoby ograniczyć emisję dwutlenku węgla, osiągnąć wymagane poziomy produkcji zielonej energii, a także wpłynąć na niższe rachunki za podgrzanie wody. Jak wybudujemy tą fermę solarną i podłączymy drugą kogenerację gazową, to praktycznie ograniczymy zużycie węgla w Tarnobrzegu o ponad 60%. Będzie mniejsze zapalenie, mniej pyłów, ochrona środowiska zyska. Było to pierwsze spotkanie w tej sprawie, jednak nie ostatnie. Na kolejnym mieszkańcom zostanie zaprezentowana wizualizacja. Dzięki temu będą mogli zobaczyć, jak będzie wyglądała instalacja wkomponowana w teren.